Szkolny podrywacz umawia się z trzema dziewczynami naraz. Licealistki odkrywają oszustwo i chcą się zemścić. Chcesz się kochać? Jedna z nich proponuje mu seks. Nagiego ucznia przyłapuje nauczycielka. Wiem, że jesteś gejem. Wkrótce dziewczyny kradną Arkowi telefon i wysyłają z niego miłosnego SMS-a do szkolnego chuligana. Teraz będzie chłopak pamiętał, że dziewczyny trzeba szanować. Licealistka marzy o śpiewaniu w szkolnym zespole rockowym. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz jesteś chętni? Ja, to znaczy chciałabym spróbować. Co ona wyprawia? Przecież ona miała być w szkole muzycznej teraz. Ojciec zabrania córce śpiewania. Tak, tak, zresztą ona by tego nie pogodziła. Muszę złamać sobie palec, wtedy będę mogła śpiewać. Dziewczyna nie chce grać na skrzypcach i łamie sobie palec. Arek Danieluk z pierwszej klasy liceum to szkolny podrywacz, o którego jakiś czas temu pobiły się dwie koleżanki. Popularność Arka nie słabnie, a nastolatek wykorzystuje to i umawia się z trzema dziewczynami naraz. Uczennice nie wiedzą o tym i każda myśli, że jest tą jedyną. Jedną z oszukiwanych licealistek jest Joasia Wróblewska z pierwszej C. Aśka, przecież nie jesteś jedyna na świecie. Ale jestem twoją dziewczyną. Wiem, dlatego mam dla ciebie prezent. Dla mnie? Dziękuję, jest piękne. Założysz mi? Oczywiście. Słuchaj, skarbie, a tak w ogóle, to będziemy musieli trochę spasować z naszymi spotkaniami, nie wiem, no, na jakiś tydzień, dwa. Jak to? Dlaczego? O, wiesz co, muszę to wszystko jakoś poukładać. Ale co poukładać? No, mam teraz sporo nauki w szkole, wiesz? I kiedy to wszystko ogarnę, to obiecuję, że pójdziemy razem do kina. A, pamiętaj, że cię kocham i bardzo mi na tobie zależy. A teraz muszę lecieć na lekcję, pa. Muszę olać teraz tą Aśkę, no przecież nie ogarnę tylu lasek naraz. Nie wiem, muszę sobie jakiś grafik założyć czy coś, bo już się przecież pogubiłem. Na przykład dzisiaj umówiłem się z dwoma do kina naraz. Koleżanki z klasy pierwszej C liceum, Kaja Mielczarska i Donata Wojtczak, malują się na przerwie. Dziewczyny lubią się, choć nie są przyjaciółkami. To z nimi obiema spotyka się równocześnie Arek. Do tej pory żadna z dziewczyn nie widziała swojego chłopaka z inną i nic o sobie nie wiedzą. Kobieca intuicja, rzuć go. Kobieta nigdy nie powinna płakać przed mężczyzną. No chyba, że ze szczęścia. Ale ja go kocham, tylko powiedział, że na razie musimy spasować ze spotykaniem się i że no, musi się uczyć. No nie wiem, co jest grane. Niedobrze, dziewczyno, znudził się. No wcale nie, powiedział, że ma dużo nauki, ale że mnie kocha i dał mi nawet prezent. Takie serduszko różowe na łańcuszku. Ale jaja, ja też taki dostałam od mojego faceta. To ja was teraz zadziwię. Mam identyczny, też od chłopaka. Ej, może oni kupili w jednym sklepie? Ja może jakaś promocja była. Mój Arek uwielbia promocję. Arek? Daniluk? No, to mój chłopak. Ej, to jest mój chłopak. Chyba zwariowałyście, to ja się z nim umawiam. Co za cham? I jeszcze da nam takie same wisiorki. Wiedziałam, że on nie zdradza. I ciebie zdradza, tylko mnie. Chyba raczej mnie. Powiedział, że mnie kocha. Aśka, czekaj. Musimy ustalić fakty. Od kiedy się z nim spotykasz? Od miesiąca. I tylko powiedział, że mam nikomu nie mówić, bo jego bułę będą się na mnie mścić. Ja spotykam się z nim od 2 miesięcy. I mnie też tak powiedział. Mnie też. Ja się z nim spotykam od tygodnia. I dzisiaj też mieliśmy iść po szkole na randkę. Aha, to dlatego nie mógł się ze mną spotkać. Co za świnia. A gdzie mieliście iść na tę randkę? Na Kopy z Kraka. Wiedziałam. To jego ulubione miejsce. Mnie też tam przyprowadza. I mnie też. Co za baran. Nawet nie chcę mu się wymyśleć nowego miejsca na randki. Ja go chyba zabiję. Na serio. Zaraz do niego pójdę. Gwalnę. Nie, czekaj. To za mała kara. No to co mamy zrobić? Musimy wymyślić coś takiego, żeby zapamiętał nas do końca życia. Tak. A teraz go trochę podręczmy. Niech się przestraszy, że wyda się jego intryga. Arek, to ostatnia świnia. Jak mógł poza mną umawiać się jeszcze z dwoma innymi dziewczynami? Zrobił ze mnie totalną idiotkę. Nie podaruję mu tego. Ja go naprawdę kocham i nie wierzę w to, że on jest taki wstrętny. To jakaś pomyłka. To nie może być prawda. Dziewczyny są wściekłe i zszokowane tym, że Arek umawiał się z nimi trzema naraz.
Donata, która jest najbardziej przebojowa, uważa, że nie mogą tego tak zostawić. Nastolatki postanawiają zemścić się na podrywaczu. Nie mają gotowego planu. Na razie chcą go trochę podręczyć. Zresztą ta, którą miałeś wczoraj, też była świetna. Mówię wam, dziewczyny. Arek miał wczoraj bluzę. A skąd ty to wiesz? Przecież a on z nami nawet do klasy nie chodzi. Dobra, dziewczynki, spokój. Wiecie co, ja muszę lecieć na lekcję. Chodźcie, chłopaki. Ara. Stary, gdzie ty tak lecisz? Poczekajcie na nas. No, mogło być grubo. Patrzę, no i naraz widzę trzy moje laski, aż mnie zamurowało. No, ale na szczęście jakoś udało mi się z tego wywinąć. No ale dobrze, odstawiłem tą Aśkę na boczny tor, bo przecież byłaby niezła wtopa. Ziemia ma jednego na w klasie pierwszej A liceum trwa lekcja fizyki z wychowawcą Andrzejem Lesickim. Jedna z uczennic, Aleksandra Wojdakowska, od początku zajęć nie może się skupić, bo myśli tylko o tym, że chciałaby być wokalistką w zespole rockowym, który właśnie powstaje w szkole. Dziewczyna od kilku lat ćwiczy grę na skrzypcach, ale jej marzeniem jest śpiew. Patrz, co znalazłam na korytarzu. Ulotka o tym, że chłopaki z naszej szkoły szukają wokalistki do kapeli rockowej. I co, ty chcesz z nimi śpiewać? No jasne. Ty, taka grzeczna dziewczynka. Ej, uważaj, co mówisz. Do niedawna była dla... Ola, co tam się dzieje? Nic, panie profesorze, już jesteśmy cicho. Ale nie, dlaczego? Ja chcę, żebyś mówiła. Proszę bardzo, tylko na temat lekcji, dobrze? To proszę, jaka jest odpowiedź na pytanie? A jakie było pytanie? Widzisz, no żeby podać odpowiedź, trzeba znać pytanie, tak? Proszę podejść do tablicy. Ola, proszę napisz wzór na pierwszą prędkość kosmiczną. Gdzie G to stała grawitacyjna, M to masa ciała niebieskiego, a R to promień ciała niebieskiego. Bardzo dobrze. Ale pamiętaj, to, że umiesz to wszystko, to wcale nie znaczy, że możesz na lekcji rozmawiać, dobrze? Dobrze. Na przykład twoja koleżanka może mieć z tym problem. Ola to piekielnie zdolna uczennica, jest dobra z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, do tego równolegle chodzi do szkoły muzycznej. Od dziecka gra na skrzypcach. Z tego co wiem, jest też w tym bardzo dobra, także no, to pilna uczennica, ale mimo wszystko nie powinna rozmawiać na lekcjach. Tymczasem trwają przesłuchania do zespołu rockowego. Opiekunem grupy jest nauczyciel WF-u Tomasz Dudziak, prywatnie fan muzyki rockowej. Zespół założył Michał Wroński, szkolny rockman. Dziękujemy bardzo. Jeszcze jacyś chętni? Przecież mówiłeś, że wybierzesz mnie. Że nie będzie nikogo innego chętnego. A widzisz, to kogoś jeszcze. Ja, to znaczy chciałabym spróbować. No pewnie, Olka, wskakuj na scenę. Dawaj, zostaw plecak. Może to dziewczę zarazem ma mnie jeszcze pokonać? Ania, grzecznie trochę, dobra? Dajemy każdemu szansę i każdy może spróbować. Chyba mamy wokalistkę. Ale mnie? No a kogo innego? Na serio? Olka, super, a naprawdę. Ale słyszałaś, wygrałam, będę śpiewać. Super, dawaj, jest! Przecież mówiłeś, że weźmiesz mnie. Świetna robota. Ale to jest ten głos, tego szukaliśmy. Przykro. A! Idziemy! Ania. Ań. Chyba ktoś tu musi nauczyć się przegrywać. Olka, okay. Super. Okay. Co teraz? Sprawy organizacyjne. Dzisiaj próba tutaj na sali gimnastycznej o 18. Można na ciebie liczyć? Kurczę, mam wtedy lekcję w szkole muzycznej. Trochę lipa, bo wokalistka musi być dyspozycyjna. Będę na maksa zaangażowana. Czyli przyjdziesz na próbę?
No jasne, że będę. No tak. Olka, a co z lekcjami w szkole muzycznej? Jakoś to pogodzę, dam radę. Na pewno? Mhm. No to chyba wszystko wiemy, tak? No to elegancko. Super. I kapela w komplecie. O to chodzi. To co, o 18? Tak chyba. Jest. No to gitara. Tak naprawdę to nie dam rady chodzić do szkoły muzycznej na próby. Muszę z czegoś zrezygnować. Boję się tylko, że jak tato usłyszy, że rzucam szkołę muzyczną, to nigdy się na to nie zgodzi. Ale ja muszę śpiewać. To jest naprawdę moje największe marzenie. Dzień dobry, poproszę ten soczek. Trzy licealistki, Donata, Kaja i Aśka, które odkryły, że mają tego samego chłopaka, obmyślają plan zemsty. Ej, powiedzmy wszystkim, że Arek jest impotentem. Cholera wie, ile dziewczyn ma oprócz nas. Któraś może powiedzieć, że to nieprawda. No to naślijmy na niego ukraińskich bandytów. Jakby biją mu jedynki i skolą brwi. Już nie będzie taki śliczny. No, nieźle kombinujesz, ale ja mam lepszy pomysł. Napuśćmy go, żeby poszedł do radiowęzła i tam się rozebrał. A potem powiemy Kremerowej, żeby tam poszła. Jak zobaczy go jego Danieluka, to będzie niezły show. Wstyd na całą szkołę. Jesteś genialna. Ale jak my to zrobimy? Ja wiem jak, to co? Idziemy? Idziemy. Ej, słuchajcie. Ale jesteście pewne, że chcemy to zrobić? Nie przesadzamy? To on przesadził. Umawiał się z nami naraz. Teraz to dopiero on popamięta. Idziemy. No chodź. Dziewczyny zaczynają realizować swój plan zemsty na chłopaku. Chcą ośmieszyć Arka przed najsurowszą nauczycielką w szkole, Teresą Kremer. Ustaliły, że w intrygę wciągnie go Kaja. Chodź. Ale kochanie, czekaj. Umawialiśmy, że nie będziemy się ujawniać. Tak, wiem, ale chcę to zrobić. To? Chcesz się kochać? Tak, mam na cię straszną ochotę. Ciągle nie powtarzaj, że jeszcze ze sobą nie sypiamy. No to zajebiście. Ale słuchaj, może poczekasz, skończymy lekcję. Nie, nie chcę czekać, mam plan. No, zainteresowałaś mnie. Chcę, żebyśmy to zrobili tutaj, teraz, w radiowęźle. No to chodź. To ty wchodź i czekaj tu na mnie. Tylko zdejmij ubranie. No ale czekaj, kochanie, gdzie idziesz? Wiesz co, do seksu zazwyczaj potrzeba dwóch osób. Wiem, głuptasie, zaraz przyjdę, tylko się przybiorę. Mam dla ciebie niespodziankę. Chyba, że tak. To ty no to tu czekaj na mnie i zdejmij ciuchy. Dobra, ale pośpiesz się, okej? Okay? Pośpiesz się dla mnie, tak? Tak. Pośpiesz się? Dobra. Chodźcie po Kremerową. Chodźmy. Arek nie ma pojęcia, że jego trzy dziewczyny dowiedziały się prawdy i postanowiły dać mu nauczkę. Zrobię, co Kaja chce. No w końcu jak laska proponuje ci seks na przerwie, to się nie odmawia. No chyba, że się z jakimś debilem.